23 stycznia 2014 roku zostanie zapamiętany przez potomnych jako Dzień Wielki. Tego dnia albowiem Paradox Interactive ukazał ostatecznie, czym jest ich projekt o kryptonimie Astronautus, a jest to Hearts of Iron 4. Tak wiem, wiecie to od kilku dni, ja się dowiedziałem dopiero teraz. Znaczy, jest 3 stycznia, ale wy to znacie nieco później. Mam Hearts of Iron 3, ale nigdy to nie gra, nie jest zbyt skomplikowane. Teraz stawiam jedną z nich. To jest dla mnie skomplikowane. Zarządzane. Jest masakra z tym. I tak w ogóle, siemka wszystkim! Kontynuujemy naszą przygodę. W poprzednim odcinku przyłączyliśmy się do wojny po stronie Austrii. A właściwie zaproponowaliśmy w tym traktacie i skończyliśmy budować Grand Army. Wielkie armii, mam sobie nie sprawdzić jak sam. Wehrmacht to są siły zbrojne. I toczymy bitwę o Ołomiec. Zaczynamy o szturm. Oblężenia są dla frajerów. Bitwa. Ołomiec. Ołomiec. 1807 rok. Powiedziałbym to po niemiecku, ale trochę długo brzmi. Ein tausend achthundert sieben. No dobrze, że nie było 1817, no to jeszcze 1877, to dopiero jest problem. Piechota jest dobrą formacją stopującą, która będzie utrzymać wroga w miejscu podczas wyjazda z szczytu i wykończy, lecz jako siły stopujące i likwidujące można zastosować dowolne połączenie jazdy, piechoty i jednocześnie strzelecką. No, przed chwilą miałem taki sekundowy zmysł, ale tak jest od nagrywania po prostu. Yes, sir! Jak pod Austrią. Abteilung! Abprotzen! No to wcześniej, no oczywiście, gdyby było bitwę w Austrii. Zauważyłem tego, że widzę. Ach. Tak widzę, że przez miasto nic kowalają. Już jest to strona. Nie no, ja nie zauważyłem, że widzę. Przez ten śnieg, bo nie widziałem przez mgłę. Co? Tak. Widzę, że tam są
bardziej wysuwają się w tą stronę. Dobra. Zaczynam od wydawania rozkazów. Kurczę, lepiej być. Aha, mam dość. Nie mam zasięgu, nic nie wyszło. Piechota. Tu. Dobra, tu mogą sobie iść. Szarża! Formować rąk! Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo! Tak! Rozpocząć szarżę. Tak, nim zdążą dojść. Ooooo! Wymarsz! A, tylko wy. Wymarsz, bo jak wam zaczną w plecy strzelać wasi przyjaciele, to będzie nieciekawie. Nasi ludzie uciekają, panie! Saszerzy, oni zawsze, no tak wkurzają ci saszerzy. Oni są za mocni, są niezbalansowani. No to trochę bez... To masz dlatego, że są generałem. Ło, kobietnica już. Rozpocząć pełną szarżę. Yes, sir!
czekać, bo to już pewnie nie było. Swoją głową chciałem, żeby tutaj wyjrzała moja własność. Macielu! Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Ludność Moraw straciła nadzieję na to, że dzięki Francuzom będą mogli zachować pewną dozę niezależności.
Stärke und Ehre! Heroiczne zwycięstwo. Bitwy decydują o tym, Arnie von Clausewitz, pruski generał i teoretyk wojskowości. Traciłem 400 żołnierzy. 400 dzielnych pruskich żołnierzy. Ale podbiłem Ołomiec na Morawach i rozpocząłem pokojową okupację. Region zdobyty. I wybudujemy sąd, żeby było, że Prusacy przynieśli tam pierwsze oznaki cywilizacji. Aj! Piechota na moście, żeby nie się ruszyć. A tutaj armia dopiero się buduje pod dowództwem Karla von Clausewitza. Dobrze, może ich mogą się zregenerować, co znaczy, że będę mógł uderzyć na biedę. Doskonale. Bereit und in Erwartung von Befehlen. Austriacy, ja wykorzystam ten słabszy oddział. Zaryw na zmiar. Moment! Marsz! Chcę wiedzieć, czy mogę mieć... Wow! Wy to ciągle próbujecie szturmować? Ale nie. Männer! Vorwärts! Kolaria powrót. Ja, my lord. Yes, sir. Den Krieg vorbereiten! Euer Lordschaft, noch eine Mission? Eure Befehle, Majestät? Ale teraz zablokowałem wejście. Co my tu mamy, jaką armię? Słabą w porównaniu do mojej armii, dowodzonej przez Luisa Ferdynanda, Prince von Prausen, który jest geniuszem strategii i wielkim, wielokrotnym zwycięzcą. Słowny południu, Anglii nie pada śnieg. Rozjaj. W tym regionie znajduje się nieużytkowana ziemia na dajcie. Teraz muszę bronić Moraw, tak naprawdę. Nie zamierzam dalej na szereg. Ewentualnie ewentualnie Wieleń pobić. August von Gneisnau. Wschodnich. Po jednej turze, ale będzie dobrze. Was wünscht ihr von mir? Z orkami, słabo. Er wird für seine Dreistigkeit bezahlen. Ich erwarte euren Befehl. Yes. Oni zasiedli. Tym razem mi nie ucieknie. Cholerny Francuzi. Ha, zginął. No i przedmiot. Rapier taki wyprzedł. Ich verlange genugtuung. No, ogólnie się tak się... Ich muss rasten. Ale to jest tak. No, ciężko tłumaczyć, tylko ktoś nie jest obeznany z bronią. Pojedynek. Załatwij tego idiota. No, wie kann ich euch dienen? Gram. Ja przerwam. Gdybym nie potrzebował ciebie tam, żeby podglądać Paryż, to bym cię już dawno znał. Bereit machen und Befehl erwarten! Warten auf weitere Befehle! Sonst doch etwas? Dobra. Ale teraz przenieśmy wojska. Bereit machen und Befehl erwarten! Dobra, już wystarczy wojska. Важно.
przygotowań do łodzi i tak zginiecie. Druga bitwa tego odcinka. Mam nadzieję, że nie będzie jak dwa odcinki temu. Zapiszemy na wszelki wypadek. I rozpoczynamy szturm na Locarno. Lucerno. Że różnie czytam. Lucerno. Widzicie, tak Niemcy piszą Lucerno. W trybie obrony jednostki prowadzą walkę obroną, starając się utrzymać formację w razie ataku. Ścigają uciekającego wroga. Nie wszystkie jednostki mogą walczyć w tym trybie. To jest ten ja. To jest stawia i będę granadierzy pilnować. Ja muszę na to skrzydło przydzielić jeszcze dodatkowy oddział, ale to już tak bliżej artylerii będą. Tak, dobrze. Najwięcej artylerii mam właśnie na tym skrzydle. Wbijać te pale, a wy już tam rura. Cholera. Artylerię mam. Nie mogę odbić się. To jeszcze idzie. Czułem do rany. Cholera. Dobra, ogień zaporowy. Ło, dostanie. Cavalerie!
Lanzenreiter! Widzieliście, jak ładnie dostaliście i moje skrzydłości dostali. Dajcie od was. Tak! Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo! Yeah.
Feldner, bereit! Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Karpacze, karpacze. Jeszcze raz karpacze. Ci ludzie uciekają, panie!
chaos jest przypieczętowany. Jest potężne pluskie karabiny w świecie. To jest artylerię, najwspanialsze kawalerii. Walki na bagnety. Wola walki wroga została niemal złamana. A już to jest za mapą. Der Sieg ist unser. Załatwić mi ten sztab generalski. O, za późno. Bitwa została zakończona. Chwila. Czy to mój sztab generalski? Kazałbym zaatakować własnego generała. Von Trausen, no doskonale. Najechał na wrogie tyły. Nic gorszego od agresywnej głupoty. Johann Wolfgang von Goethe. Niemiecki pisarz i uczony. Zwycięstwo! Zwycięstwo! W tej wielkiej bitwie straciło 582 żołnierzy pruskich. Francuzi oraz wspierający ich niemieccy Szwajcarzy polegli w liczbie 2136 żołnierzy, nie wliczając w to jeńców i rannych. I Lukarna została podbita. Król pruski w swojej wspaniałomyślności postanowił pokojowo okupować to miasto, a nie zrównywać je z ziemią. August von Gneisenau, a to jest. Trzeba naprawić. A w ogóle burzymy to. Cholera. Doskonale. Ja tam tak i zadowolenie świetne i kaskada mam były wyskami państwa. Taki drastyczca. Check 5, czy wiem, że będę te dwa to jeszcze zdobyć. Nie wiem, Paryż na pewno zdobyłem. Nie wiem, co jeszcze. Obój plany, bo jak powiem, bo ja mam Klemburgi, to na pewno się wmieszają do tego Duńczycy. Także tak minął grudzień 1000 tak minął jeden z tygodni grudnia 1800